Halo, halo, witam, z tej strony Ceronix, jest to już czwarty odcinek z Gotika. Dobra, zapisywaliśmy na tym sejwie, także wczytamy też ten. Tak, czwarty już odcinek, już jesteśmy strażnikami. Mamy już swój pancerz. Lecz jeszcze nie znaleźliśmy gościa, który nam da broń dla strażników. Dobra, kończyliśmy tutaj po rozmowie z Lordem Hagenem. Weszliśmy sobie tędy i porozmawiamy jeszcze z osobami, które się tutaj znajdują i pójdziemy wypełniać misję. Nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą najróżniejszych rzeczy. Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść oczekiwań klienta. To prawilny ziomeczek. Szukasz czegoś konkretnego? Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury. To musi być coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych. Albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Co z tego będę miał? Mogę dać ci pierścień nietykalności. Zobaczę, co się da zrobić. Ciekawie brzmi ten pierścień. Pokaż mi swoje towary. To bardzo typowe. Mikstura szybkości, niepamięć, czary. Koszt obrony. 5000 to kosztuje. Ale bym chciał takie dwie książeczki sprzedać sobie. Nie potrafi. Pochodnia, tytnia bułkowy. No takie lelum po lelum ma, tak? No dobra, my chyba nie mamy nic na sprzedaż. A nie, mamy te. Kurdy. Złote naczynia, złoty świecznik, to lecimy. Posążek Innosa zostawimy, bo jednak to jest Innosa, więc... Może coś będzie z tego. I srebrny talerz, widzicie? 400 zł. Trzeba chodzić i ciulać te. Są bogaci, to tam dla nich pewnie zero różnicy, że stracą, a... Dla nas taki zysk. Każdy już o tym wie. To se strażnika wybrali, co? Chodzi, kradnie. Można tu wchodzić? Puk, puk. Dobry. Salandrium. Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. No już widzę jakiś Pokaż mi konflikt. Swoje towary. Co ty tam masz? Takie rzeczy. Grom. Deszcz ognia. 500 dymydżu wchodzi. Nieźle. Nie, na razie nie kupujemy takich rzeczy. Można na niego coś chapsnąć? Parszywy złodziej! Czekaj tylko! Kurwa, nie można. Straż! Dobra, wiecie co? Wczytamy grę. Ażem zjebawszy. Myślałem, że można. Żeśmy u Lorda Hagena chodzili i tam można było coś dziabnąć. Zawsze to powtarzałam. Dobra, z nim szybko pogadamy. Żeby było pogadane. No i dobra. Przyszło nam żyć w niedobrych A więc czasach. Podejście numer 2. Znaczy w sumie już nie musimy do niego iść. No dobra, przegadajmy ten jeden dialog. Teraz każdy już o tym wie. Ale nic nie podnosimy. Witaj, wędrowcze. Dobra, nic tutaj nie chcemy. Przeczytamy książkę może. Nie wiem, czy to do jakiegoś pewnego czasu dostaje się doświadczenie za czytanie tych ksiąg, czy po prostu tylko tamte księgi były takie, że jak się przeczytało, to wchodziło 25 doświadczenia. To ktoś jest? Nie. Następny domek. Pochodzimy sobie, może coś tutaj ktoś siedzi. Co to kocimnica? Co tu się dzieje? Oj. Dobra, idziemy stąd. No i dobra, niedługo trzeba będzie wejść na... Gdzie trzeba będzie wejść? Na port. Do piratów, kurde. A właśnie pirat tam czeka pewnie przed tym zamkiem. Wejść nie może. A właśnie, jeszcze tu nie byliśmy. Chyba nie byliśmy. Obywatel. O, tam jakiś ten ważniejszy domek chyba, bo gościu stoi na ochronie. Ej, zaraz, jak tu nikogo nie ma, to może stąd możemy zajumać. Regono książki, spróbujemy. Nie ma doświadczenia.
Posążek Innosa drugi, patrzcie. Dobra, nie będziemy brać, bo się znowu sprują. A w sumie nikogo nie ma, ale... Może to w takich domach typu właśnie Lord Hagen, takich publicznych w cudzysłowie, można właśnie ciulać rzeczy sędziego, a w takich prywatnych nie można. Strażnik sędziego. Panie sędzio. Dzień dobry. Czym się zajmujesz? A jak ci się wydaje? Kim ty właściwie jesteś? Ja... Słuchaj no, czy ja cię skądś nie znam? Nie przypominam sobie. To zabawne. Mógłbym przysiąc, żeśmy się już spotkali. Nieważne. Pewnie jesteś jakąś szumowiną z Rynsztoka. Wszyscy wyglądacie tak samo. Możliwe? Nie wymądrzaj się. Nie rozmawiasz z byle kim. Mógłbyś przynajmniej zwracać się do mnie z należnym szacunkiem. A teraz zejdź mi z oczu. To nie zły gość. Idziemy sobie od niego. Niemiły. No dobra, no to przekopaliśmy chyba już górną część miasta. Szkoda, że nie da się szybciej biegać. Pamiętam, że jak się skakało, to się chyba minimalnie szybciej chodziło. Sam by na to nie wpadł. Ale nie wiem. Wambo. Gadaliśmy czy nie gadaliśmy? Gadaliśmy. Tu można wejść? Tuk, puk. Piwo. Trzymam się od tego. Cieniostwór na ścianie, to jakiś dywanik niebieski. Nic, to nie ma. Kurde! Zapiszmy grę. Dobra, żyjemy jeszcze. Co tu jeszcze można ciulnąć? Nikt nie patrzy? Nie znam się na otwieraniu zamków. Pozamykane, jakby kurde to złodzieje chodzili. Trzymam się od tego z daleka. No ale to już nie ryzykujemy. No proszę, jednak można. Co? Trzymam się od tego. Jak się spiął, kurde. Fernando. Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do Górniczej Doliny, prawda? Co? W związku z tym... Zawrzyjmy umowę. Powiesz mi, co się dzieje z Rudą, a ja w zamian za to podaruję ci pierścień, który podniesie twoją energię życiową. Zobaczę, co da się zrobić. Ej, a może pierścień już chciał? Żadna wielka sprawa. A to jest tamten gościu, patrzcie go. Dobra, wejdziemy na test. Oj, wejdziemy. Widzisz, to nie było takie trudne. Lothar... Ger... coś tam... Dwóch ziomków siedzi. Robotnik. Siedzą chłopy, napracowali się, siedzą. A tym kim jesteś? Obywatel. No dobra, przejdziemy się jeszcze do portu, żebyśmy mieli wszystko już obczajone w tym mieście. No i udamy się może w końcu do... Ten co robi? Sika, hallo, sika. W miejscu publicznym. A ty co strażnik? Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! Należy do Armii Królewskiej. Potrzebuję wyposażenia. Masz na to jakieś potwierdzenie? No jebnę mu. Oczywiście. W porządku! Możesz wejść! Bierzemy wszystko? Menzurka, kiełbaseczka, strój obywatela i strój obywatela. Z chęcią. Skórzany pancerz, pochodnia, młotek, żuwaczka. No jednak się opłacało wejść tutaj. Ale bym chciał się tutaj do wieży wejść, zobaczyć co się dzieje. Można tu wejść? Zaraz tu były drzwi chyba. O. Bez właściwego klucza nigdy tego nie służę. Nie wejdziemy. No ale dobra, żeśmy zyskali sporo. Myślę, że można powolutku myśleć o sprzedaży tych rzeczy. Nie wiem, czym. Coś tam u naszego mistrza jest nowego? Zaciągnąłeś się do straży, co? Nie, żeby mnie to obchodziło. Dopóki polując na orków i bandytów, nie zapomnisz upolować kilku wilków. Spoko. Nie mamy skór chyba. Sprzedałem mu parę rzeczy. Tu mamy sztylecik na sprzedaż. Tego jeszcze nie będę sprzedawał, zobaczymy jak wyjdzie statystyki, jak rozdamy.
Ale na pewno musimy sprzedać te wszystkie skórzane pancerze. A właśnie, może damy jeden... temu ziomkowi. Jakiś najtańszy. Temu... jaką ma? Piratowi. Myślę, że to ma sens? Kurde, wszystko sprzedałem. Dobra, to... nie pogniewa się pewnie. Złoty świecznik, złote naczynie. Nie, skórzany mieszek otwieramy sami, bo jednak to jest lepszy zysk niż sprzedanie go. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No dobra, jest spoko. Mamy już prawie 500 kasy. A może i mamy 500? 522, spoko. Zapisujemy gierkę. Tam był Mateo. No nie wiem, może coś tam ma, pójdziemy zobaczyć. Nie, nie ma nic. Dobra, lecimy do portu. A zaraz, a Harald? Harald? No, Kowal. Czy on coś miał dla nas, jeśli będziemy strażnikami? Czy on ma tą broń? Orka? No, szkubany. Pracujesz jeszcze dla paladynów? Wykonałem zlecenie dla Lorda Hagena. Teraz robię dla niego miecze z magicznej rudy. Tym razem nie za darmo. No i bardzo mam dobrze. Mam też czas, żeby zrobić na boku parę sztuk broni dla kupców na targowisko. Jeśli szukasz dobrego ostrza, powinieneś z nimi porozmawiać. Z tamtymi, tak? Powiedz mi, czy mają broń o mieczach z magicznej rudy. Tworzenie magicznego ostrza to bardzo złożony i kosztowny proces. Łatwo jednak władać takim mieczem, a poza tym jest on praktycznie niezniszczalny. To dobre ostrze, ale swoją prawdziwą moc ujawnia dopiero w rękach paladyna. Miecz paladyna zostaje poświęcony przez Inosa. Dzięki temu magiczne ostrze staje się zaklętą bronią, która zadaje straszliwe rany. Chcę kupić miecz z magicznej rudy. Magiczne miecze mogę sprzedawać tylko paladynom. I tylko po jednym na głowę. Kurdy. Dobry taki mieczek był, co? Idziemy na dół. Zapiszmy grę. Zapisz YouTube'owa giera. I odymy w dół. Z górki na pazurki. Co ty tu palisz, tej, Meldor? Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Właściwie to idę do Górnego Miasta, czy ostatnio wdrożę się... Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. O, właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji, potrzebujesz gotówki? Yes, of course. A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar, pożycza pieniądze na procent. Nie, tak to jestem nie. Pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Gdybyśmy nie byli strażnikami, to byśmy mogli dymnąć tego gościa. I wiecie, pracujesz wziąć dla Lemara pożyczkę. Zgadłeś, geniuszu. Chwila. A czekajcie, jeszcze to powiemy, bo może coś właściwie chcę przekazać. Właściwie, to idę do Górnego Miasta. Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja nie wpuszcza się do Górnego Miasta. No jak nie, jak tak? Coś jakiś gościu łysy. Z Brazers, kurde. No właśnie, jeszcze tu można, jeśli idziemy. Pierw boki załatwiłem, potem pójdziemy dalej do przodu. Bo jak tam wejdziemy, to... Felen. Co tam przybijesz? Co tam przybijesz? Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. No cóż, no ja ci nie pomogę. Oj, co tu się dzieje? Owce. Ale... Chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija. O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy.
Mogę zająć się Felanem? Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. Zobaczę, co da się zrobić. Co, idziemy go porobić? Zastanów się. Pamiętaj, płacę 25 złotych monet. Czy to twoje owce? Jedyna, która do mnie należy, reaguje na imię Lucy. To moja żona. Owce są własnością straży. Przyprowadzają do mnie wszystkie biedulki, które zabiorą farmerom. Ojej, sorry. Napiję się. Czkawka mi ha dopadła. A co z owcami? Felan ciągle hałasuje i to je doprowadza do szaleństwa. Któregoś dnia całkiem ześwirują. Co, idziemy tego gościa? Wygłuszyć? Zapiszmy grę, bo możliwe, że trzeba będzie mu dupnąć trochę. Olu, straż. Proszę przestać tłuc. Zawsze to powtarzałam. Możesz na moment przestać przybijać? Nie, muszę to skończyć. On musi. Po prostu przestań tłuc tym młotkiem, zrozumiano? Po prostu przestań mnie wkurzać, zrozumiano? No, skurwol. No dobra, chodźcie, go przekupimy może, bo strażnikowi jednak obywatela bić to nie wypada. Dam ci 10 sztuk złota, jeśli choć na chwilę przestaniesz walić tym młotkiem. O, to bardzo hojnie z twojej strony, ale jeśli chodzi o twoje złoto, to możesz je sobie... No, wiesz, co możesz z nim zrobić. Przestań przybijać, albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. Pożałujesz tego. Daj mu popalić! Daj mu popalić! Jedziesz. Rozwal go! I co, synek? Kurde, dawaj ten młotek. Nie ma takiego bicia. Nie ma czego plądrować. No, jeszcze mieczek bym chciał podnieść. No i co? Było się stawiać. Jeszcze ci skrzynię opierdzielę. Bierzemy wszystko od niego. Oj. Mądra decyzja. Nie próbuj tego ponownie. Chyba nie tylko jego domek był, ale okej. No i co teraz? I co? No dobrze, pokonałeś mnie. Brawo, bohaterze. Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, proszę, nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się zawali, to będzie to twoja wina. No widzicie, nic na siłę, wszystko młotkiem trzeba, no. Ja mu 10 sztuk proponowałem złota, ten nie. No to... Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu! Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złota. Okej. No i elegancko, idziemy dalej. Witam, obywatelka. Lucy, a to jest ta żona jego. Co nowego, który... Wszelkie środki bezpieczeństwa. Nie, no z kobietami tam nie będziemy gadać. Co to za spotkanie? Strażnicy Alrik. Nie będą przepuszczać nikogo, było. Kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. To mój dom! A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Święte słowa. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam.
Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz 100. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Wchodzimy w to, co? Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. Może być ciężko. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. Co wiesz o wojnie z orkami? Czy możesz mnie wyszkolić? Czy możesz mnie wyszkolić? Jasne. Pod warunkiem, że masz dość doświadczenia. Co on tam nam proponuje? Wyszkol mnie we władaniu mieczem. Broń jednoręczna plus 5, plus 1. Na razie nie będziemy się uczyć, musimy się dobrze zastanowić, czym chcemy się posługiwać, tak? Z takim głównym orędziem. Chcę z tobą walczyć. No dobra, możemy zawalczyć, ale. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinth. Pierw HP. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Zapiszemy grę, no i spróbujemy. Zagrażającym naszemu miastu. Zapisz grę. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować chcę się z tobą do walki. Walczyć. Tak, masz 50 sztuk złota? Od razu broń wyjmuję. Tak mam. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Swobodny. Jesteś gotowy? Jedziemy. No chodź. No to zobaczymy, na co cię stać. Wreszcie. No dawaj go. Daj z siebie wszystko. Daj z siebie wszystko. Nie przestawaj. Trzymaj. Ha, to było niezłe. Jest moc. Dobra, nie będziemy brać od niego, żeby nas za złodziei nie wziął. LOL! Podziemia widziałem. Ole, widzicie to? Albo weźmy. Może to nie są te sztuki, znaczy sztabki złota. Czekajcie, aż zajrzymy tam jeszcze raz. Nieźle. Jak tam wyjść? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinth. O, stary! Masz niezły ciał. Jak widzę, już wziąłeś swoje złoto. Mogłeś zaczekać, aż ci je dam. Dotrzymuję słowa. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia o tym, co się dzieje za magazynem. Spoko. Co więcej, zabrania się. Widzicie, trzeba będzie pójść jeszcze na targowisko w celu zobaczenia tych mieczy, które dostałem od kowala, i ten jego miecz może wykupić. To może coś dostaniemy w zamian. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze w lewą stronę pójdziemy. Zaraz, tu byliśmy. Tu był haziomek z młotkiem. Jak siedzi. Obywatel. I tu chyba już. Aha, tu jest przejście. Przejście na port. A tutaj? Czekajcie, byliśmy tu? Tu się biliśmy chyba, tak? Tak, dobra. No to lecimy. W drugą mańkę. Alvin, spokój już ma bez młotka nad głową. A więc tak, z tym ziomkiem z łysym gadaliśmy. Idziemy teraz w tą stronę. Oj, nie wiem, czy nawet coś tu jest. O! Jednak coś mamy. Witam, robotnik i Karl. Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Tak, zabłądziłem, tak się rozglądam. Tylko się rozglądam. Ha, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. No co? Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Niemożliwe. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni i stali się nieufni, szczególnie względem obcych.
Nie daj się złapać w cudzym domu. Nikt nie zareaguje na to uprzejmością. Tak, trzeba się bronić przed złodziejami. Najlepiej nadaje się do tego solidna pałka. Możesz mnie czegoś nauczyć? A, robię okucia i gwoździe. Naprawiam też metalowe części. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę ci w tym pomóc. Chcemy? Ile sobie liczysz za trening? 50 sztuk złota i pomogę ci nabrać sił. Drogo, ziomuś. Czekajcie, zastanówmy się. Mamy punktów doświadczenia 25. Mamy 617 hajsu. Kurde, tego peka by się przydało znaleźć. Dobra, jak coś, to u niego możemy się uczyć siły. Wróćmy sobie. Co tu jest? O, tu ogółem jest przejście. Jeśli ktoś chce wiedzieć. Czekajcie, czy to jest na pewno tu? Musiały pojawić się problemy. Tak, tam jest ten strażnik, który dał nam wejść do tych skrzyni, żebyśmy sobie wzięli to, co potrzebujemy. No i wzięliśmy wszystko. I ogółem, jeśli ktoś nie jest strażnikiem, to można wejść tam. Już nie pamiętam jak. Ale ogółem można wejść jakoś przez ten mur. Szczerze to już nie pamiętam jak. Był jakiś sposób, pamiętam. Chyba się tu wchodziło na murek. Tu się przeskakiwało na... O kurde, dobra. Przeskakiwało się na górę, na dach, przechodziło się dachem na murek, no i się wskakiwało tam do skrzyni. Jak coś, taka mała ciekawostka. Ale przejdźmy, albo nie. Już się wycofamy i pójdziemy sobie środkiem. Ogarniemy, co się dzieje w porcie i wrócimy na targowisko. Bo tam będzie pewnie parę spraw do załatwienia. Przede wszystkim ten miecz. Peka musimy znaleźć, tylko nie mam pojęcia, gdzie go szukać. To jest ten, co nam dał... Znaczy, miał dać broń. Lechmar. To ten, co pożycza kasę, co tak? Co słychać? Też łysy. Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Nie będziemy pożyczać, ale z drugiej strony... No zobaczymy. Zobaczymy, jak z tym mieczem. Bo teraz strój mamy, Fenia i Meldor. Czekajcie, Meldor to był tamten. Fenia, co tam u ciebie? Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. O, dziewczyno. Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? Co nas interesuje? Czy tu w porcie są jeszcze coś inni handlarze? Co ciekawego można znaleźć w okolicach portu? Czy ostatnio wydarzyło się coś? Nie chcemy tych informacji chyba. Towary, co tam masz, kobitko? No nic fajnego. To sobie idziemy. Teraz zapiszmy grę. I lecimy dalej. O, tu mamy karczmę. Moe. Jak odskoczył. Wiesz, co się dzieje w porcie, Wiesz, prawda? Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Jaką szramę na oku ma, popek normalnie. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? Czemu nie widzę tu żadnej straży? Dużo tu macie statków. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? Żadnych. A czego się spodziewałeś? To spokojne miejsce. Aha. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. Ja bym nie był strażnikiem. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do paladynów. Jest zacumowany na południowym zachodzie. A ja wiem, gdzie południowy zachód, panie, jest. No dobra, no to wchodzimy do środka, zobaczymy, co tu się dzieje. Obywatel, na gór. Hej, nie mam czasu na pogawędki. Jeśli szukasz informacji, porozmawiaj z Cardiffem. Cardiff. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić.
Zauważy się, że słyszałeś tu wiele rzeczy. Daj mi coś do picia. Daj mi coś do picia. Aha, i tu mam towary jego, ale też nie chcemy raczej nic. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku sakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Nie ma mowy. A co ja się od niego mogę dowiedzieć? Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? No widzicie? Dobra. A 7? Niech będzie 7. To niezły Janusz, kurde, marketingu. Nie, nic z tego. A co powiesz na 6? Ale z ciebie drań. Dobrze, jeśli nalegasz, niech będzie 6 sztuk złota za każdą informację. No i żeśmy o 4 zeszli. Potrzebuję informacji. Co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? O, to to było. Kto zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście? Gdzie mogę znaleźć pracę? Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Kto może mnie czegoś tutaj nauczyć? Co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? Ktokolwiek posiada taką paczkę, jest bogatym człowiekiem i prawdopodobnie nie musi się o nic martwić. Nie próbuj mnie oszukać. Wiesz coś na ten temat. I lepiej to z siebie wyduś. Dobrze, dobrze. Jakiś czas temu w mojej knajpie pojawił się pewien człowiek. Najemnik. Powiedział, że sprzedał w porcie paczkę ziela. Kto wie, jak było naprawdę. Facet był kompletnie zamroczony. To wszystko, co wiem. No dobra, tych informacji już nie potrzebujemy. Najemnik. Czy są coś najemnicy w mieście? Ale Rick, ale ten co w pierdziel dostał. Jesteś Lares. Teraz w strefie. Normalnie umrę ze śmiechu. Były skazaniec w straży miejskiej. Tylko ty mogłeś wyciąć taki numer. Nie trzeba mi więcej kłopotów. O właśnie, on mógł nas czegoś nauczyć. Jasne, lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. I temu nie trzeba płacić chyba. Patrzcie, tamten chciał hajs, ten nie. Dobra, więc u niego się będziemy uczyć jak coś, siły i zręczności. Chyba oszalałem, co ty tutaj robisz? Nie może tak dalej być. Lul. Hej, Lares, ty stary draniu, jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Tak. To było oczywiście. Pamiętasz Lee, prawda? Nie zasłużył sobie na to. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Moje zdanie i tak. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Nie mówię. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Właśnie ten Onar. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Też fajne jest powiązanie właśnie jedynki z dwójką. Jeśli ktoś nie grał w jedynkę, to może po prostu powiedzieć, że nie znał. A jeśli ktoś grał, no to że zna, tak? Fajna sprawa. Brahim. On mapy miał, dobrze pamiętam. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Może nie tyle planu miasta, co mapy, kurde, terenów tutaj. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Tak, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Pokaż mi swoje mapy. 950. Miasta Korni Świętych Kapliczek. No to taką byśmy potrzebowali, która kosztuje 250. To jest dużo. Nie, na razie nie kupimy. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Spoko. No jednak dużo, 250. Pierwsza broń. Broń, siła i takie rzeczy. Tam na górze tego złodzieja złapaliśmy, więc tam nie mamy czego szukać. Na dole łódki. Dobra, idziemy w lewą stronę części portu. No i będziemy mieli całe miasto już zwiedzone chyba. Skąd ty to znowu? To nie może być tak dalej. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis. Czerwoną latarnią. To najcudowniejszy Zamtus w całej Myrtanie, to diaska. Musiały pojawić
Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Co, wbijamy czy nie? Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Co, wchodzimy czy nie wchodzimy? Czerwona latarnia. Co wierzyć. Hej, ty! Hej, jeśli chcesz kupić rybę, przyjdź tutaj jutro, dobrze? Nie chcę kupić ryby. O. Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Może to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. Słyszałam co innego. Co, bierzemy Nadię, Sonia, Jack, Nadia, Bromor. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. To jest taka o owcy. Sprzedamy ją? Długo jej nie ma? Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić czy nie? 50 sztuk złota i będziemy mieli nockę z Nadią. Z tą wariatką. Patrzcie jak się gnie. Jack? Sonia. Ahoj, szczurze lądowy. Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Nie potrafi niczego zatrzymać. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. O jaką latarnię chodzi? Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Trzymam się od tego z daleka. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Słyszałam co innego. No jeszcze opowiedz to. Mi o przystani. O, przystań w Korinis to już nie to samo co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Ty no nie mów tak, ja to zacząłem służba tu. Nie wiem tego, dlaczego stąd nie odpłyniesz, co masz na myśli mówiąc szumowiny, dlaczego statki przestały tu przypływać. No już nie będziemy gadać pewnie na tym. Sonia? Jeśli chcesz się zabawić, pogadaj z Bromorem. Dobra, to zapraszam do komentowania tego odcinka. Czy umawiamy się na gorącą noc z Nadią, czy nie? Nie wiem już.
Na razie wychodzimy i czekam w komentarzach, czy wchodzimy, czy nie. Dobra, teraz pójdźmy tutaj. Fenia. Aha, to ona była tam na tym przestraganiu. Tutaj paladynów widzę, ziomeczków. Hop. Rycerz. Ej, patrzcie to niebo, kurde. Jest moc. Rycerz, rycerz. Rycerz. Ole, kurde, armia. Strażnik. O, Martin. Ej, ty! Co to za miejsce? Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Jo, to jest dobre. 120 ataku, 60 zręczności. 2400 też kosztuje. Ten mnie korci. 25 tylko siły potrzeba, już ma 50 ataku. Tylko, że kosztuje 750. Mamy coś do sprzedania? Może akuracik? Zaraz, zaraz, na górze mamy coś. Lagę i kiepski krótki miecz. To też sprzedamy, raczej tego nie będziemy używać. Z drugiej strony, dobra, zobaczymy. No to raczej wszystko, co możemy sprzedać. Skrzynie wciąż tu są? Tak, tak, śmiej się ile chcesz. Chętnie bym zobaczył, jak stoisz tu przez cały dzień, próbując zapanować nad tym chaosem. Paladyni przywieźli tyle złomu, że głowa mała. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy tam w ogóle jest taki sens iść, rycerz. Ale przejdziemy się. A co? Trochę ciemno jest. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Aha. Trzeba było dołem iść. No ho, 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 ho. Co my tu mamy? Plaża jakaś. Statek stoi. Jeśli będzie jakieś łóżko, to się prześpimy. Ale nie są. O, jest łóżko. Da się tu położyć? Elegancko. Do rana. Ognisko. Rybki. W sumie rybę to mogę zajumać tak na plaży. Czekajcie, pójdźmy tu pierw, zobaczymy co się dzieje. Hop. Aha, tu dwóch łebków pilnuje wejście na statek. A tam dalej nikogo nie widzę, nie wiem czy tam będziemy szli. Zaczekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko... Nie ma tu nic do oglądania. Odejdź. Po co? Muszę dostać się na statek. Klikniemy. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. W końcu ostatni statek, więc idzie zrozumieć. No dobra, zamiast plażą pójdziemy tędy, bo może jeszcze ktoś tu stać. Nie ma chyba nikogo. O, patrzcie, kurde, wyszedł, wyłonił się. A nie wiem, czy to nie jest zwykły jakiś tam paladyn. Rycerz, no. Wiecie co? Coś mi się kojarzy, to gdzieś było wejście. Czekajcie, skoczymy, zapiszmy grę. Zejdźmy sobie. Może na głębszą wodę skoczmy, żeby się nie zabić. O kurde, dobra, jak się pływało teraz. Dobra, no już. Dobra. Nie ma lipy. Nie wiem, czy tutaj na lewo nie było wejścia. Kurde, coś mi się kojarzy.
Że byli albo bandyci, albo orkowie nawet? Ale może mi się coś pokićkało. Zobaczymy. To chyba jakiś bug tekstury. Tak, są tekstury zbugowane. Tak? Co to jest? To niezła zadymka. O kurde! Ej! Co? Co? Lol. No gołem nie wpływajcie, tu nie polecam. Dobrze, wczytaliśmy grę. Dobra, odpuścimy sobie tam płynięcia. Lol. To niezła rampa tam była. Rampam pam. No wypływaj co ty. Jak spławik do góry nogami. Kurde. Nie, to może tam nic nie było, coś mi się pomyliło. Ty co to łazi tu? Jo, tu jakiś jaszczur jest. O, tu coś jest. A nie, to jest chyba, to nie jest wejście do jaskini? Czekajcie, czekajcie. Nie. To tylko takie, cóż. Spróbujemy tego jaszczura porobić. Tylko, że jeszcze nie walczyliśmy z takim potworem. Zaraz, zaraz, on jest tam. Aby tu wskoczyć do środka, to może on by nie dał rady tu wejść. No, skakaj tu. O! No kurde. No w sumie można też tak. Dobra, może się to uda. No, teraz tylko trafić trzeba. Kurde, naprawdę on tak słabo celuje? Przydałaby się ta zręczność. No dobra, dostał. O kurde, jak mało mu HP zeszło. Jaki szybki! Wyjmij tą broń. Dobra, chyba padniemy, ale spróbujemy. Joki jaszczur. Dobra. Damy sobie spokój z nim. Jeszcze za dzik dla nas. No dobra, to lecimy z powrotem. Lecimy na rynek. Do sklepów, na shopping. Dobry ten jaszczur, kurde. Kurde. Dobra, zejdźmy schodami, bo się zabijemy jeszcze. W ogóle jeszcze myślałem na początku, przed nagrywaniem Gothica, żeby zrobić takie coś, taką serię, że w ogóle... Znaczy... Czy nie zapisywać gry? Żeby nie zapisywać gry... Nie, że zapisywać grę, ale jak się padnie, to że od początku zaczynamy grę. Wiecie, taki hard level. Ale to chyba w moim wydaniu to głupi pomysł by był. Bo byśmy chyba non stop, kurde, gdzieś na początku byli. Dobra, wybiegamy stąd. O, to jeszcze jakiś ziomeczek coś tłucze. Halo, halo, halo. Co tu się wydobywa? Farmi... Hej. Farim. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie mam nic do ciebie, ale ostatnio miałem sporo nieprzyjemnych starć ze strażą, więc rozumiesz. Kłopoty ze strażą? W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Daj mi świeżą rybę. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Chudopachowy. Może będę mógł ci jakoś pomóc. Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Nie, no nie będziemy mu żadnych ryb zbierać czy coś, nie? Idziemy. Zaraz, zaraz, zaraz. Na górę. No dobra, co my chcemy teraz zrobić? Na targowisko
No stop mi ten pek chodzi po głowie. Co nam dać miał broń? Zaraz jak się tutaj posługuje człowiek. Strzałkami. Pek. Gdzie jest pek? O. Pek przebywa gdzieś w mieście. Jeśli zabiorę go z powrotem do koszar, dostanę od niego broń. Dobra, szukamy peka. Zaraz. Z czym go widzieliśmy? Powinien być mądrzejszy. Peck. Chyba nie widzieliśmy go. I to... A nie, to nie, nie najemnik. Najemnik od bagiennego ziela. Czekajcie, może gdzieś jest tu schowany. Halvor. Pójdźmy tędy. Gdzie on może się chować? Edda. Co tu gotujesz? Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. W tekstury weszliśmy. Możesz spróbować. Daj. Przesuniemy się trochę, bo jak to wygląda? Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. No rybę je przynieś. Co możesz mi powiedzieć o mieście? Co możesz mi powiedzieć o mieście? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. A dlatego lepiej nie wchodzić do obcych domów. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko. Możesz w nim spać, jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek i nosa. O tym mówiłem. Patrz, przyniosłem ci posążek i nosa. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj światło i nosa zawsze oświetla ci drogę. Drobiazg. No i fajnie. Niech ma kobita chociaż posążek, jak chłopa nie ma. Kappa. Dobra, idźmy dalej. Pek, gdzie ty możesz być? Zawsze to powtarzałam. Panie Peku, o, nie, to nie był Pek, raczej obywatel. Cholerka, no. Już nie ma nawet pomysłu, gdzie on może być. Obywatelka. Sorry, już wychodzę. Jeśli ktoś wie, gdzie jest Pek, gdzie go można znaleźć, to bym prosił w komentarzu napisać. Zawsze to powtarzałam. Teraz tu nie było. Tam się laliśmy. Meldor. Ty nie jesteś Pek? Nie, to... A nie, strażnik. Hulirka, no. Regis. Tu jest Mateo, tam jest ziomek od łuku, Rupert. Było dokładnie tak, jak mówisz. W górnym go nie ma na pewno. Bo jest napisane w zadaniu, że jest w mieście gdzieś. Więc poza miastem na pewno nie będę szukał. A na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta. Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. A na samym końcu powstali. Niektórzy ukryli się w górach. Inni dołączyli do Onara, właściciela wszystkiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list z moją podobizną? A gdy do niej przemówił, natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela Rzymskiego. Nie wyglądali jednak jak banda Onara. Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, mocy, która osiedliła się w górach niedaleko posiadłości całą ziemię. Jeśli się tam wybierasz, przyjmij ostrzeżenie. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. No, będziemy musieli iść do tego, do niego do Onara. Przemówił, ten stał się jego sługą. Inos tchnął w niego część swojej boskiej jesteś mocy, Pek? By mógł nie, Koragon. Cholerka, no. A ty, zjarańcze, co tu porabiasz? A bój. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż,
Niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir, ibn Omar Khalid, ben Hadzi al-Sharili. Co? Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Nie powtórzę, jak się nazywa. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. To niezłe, mamocerze. Czy masz jeszcze, jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Czy może dla mnie powróżyć? Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 100 monet. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Hej, podejdź na rozkaz bliżej. Wielmożnego Rzucą Lorda Kagena się ogłasza piwka. Się, co Lord następuje. Lord André stawia kilka baryłek w związku piwa. Z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Co tu miasta. Porabiasz? Jestem więcej, nowicjuszem zabrania w klasztorze. Się wszelkich Wykonuję kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Właśnie dostarczyłem 3 karczmarzom w mieście wino z klasztoru. No spoko. Kim są ci 3 karczmarze? Jednym z nich jest ten miły człowiek za barem. Drugim jest Karagon, prowadzący tawernę na placu świątynnym. Trzecim zaś Cardiff, właściciel knajpy w dzielnicy portowej. No dobra, nie chcemy od niego nic. Ty jesteś Herold. A gdzie ten Pek, kurdy? Był Pek, nie ma Peka. Bardzo. Chwila! Kim tyś być? Co? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Ej, czekajcie, czekajcie, ten gościu przed bramą nazywał się Pek? Teraz tam pójdziemy. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. To nieźle. Popełnił jakiekolwiek wykroczenie. Ma obowiązek zgłosić się na. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To Jasne. Znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy. No to układ, jest no jakiś nie? deal. Ale na razie. Na razie nie będziemy szli. Słuchajcie, słuchajcie. Tu jest ta babeczka, może na górze siedzi czy coś. Jeszcze właśnie, czy ten gościu, co nam proponował za 10 sztuk złota, chyba ochronę, ten co nam pomógł tego orka zabić. Czy on się przypadkiem Pek nie nazywał? Musimy tam iść. To było chyba przed tymi drzwiami. Spokój, nie
opowiadaj mi takich rzeczy. Tu są ci wszyscy handlarze. Ktoś musi pracować. Daron. Kurde, tylko nie wiem, czy on nie umarł przypadkiem. On umarł, no tak, przecież wzięliśmy rzeczy jego. Tylko czemu się nazywał Pek? Kurde, Felek, no. Tam wilki. Jeśli ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzu, czemu się Pek nazywał. P-E-C-K. Ktoś musi pracować. No dobra, jeśli nie tak, nie tak, no to musimy kupić jakąś broń. Nikomu tego nie powtarzaj. Ten ziomeczek H czekał to na broń. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. W związku z tym mój wybór towarów znacznie się powiększył. Zainteresowany? Może, może. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinii? Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinii? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu. A wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. On po prostu za dużo gada. Śmieszne. Pokaż mi swoje towary. Dobra, zobaczymy, co on tam ma. Mój mąż, uważaj na tak, to jest za drogie, to jest za... O, to jest całkiem spoko. 35 siły i 50 dymy. Słyszałam co innego. Tylko teraz, czy chcemy... Aha, i to jest dwuręczne. To przecież okropne. Szczerze mówiąc, przydałaby się nam broń jednoręczna. Mój mąż uważa inaczej. Szybciej się na pewno atakuje jednoręczną. Nie mów. Ale zaraz, bo tu jeszcze mamy paru kupców. Może oni coś mają? Kto opowiada takie rzeczy? O właśnie, ten miecz. Ale Rick mówi, że masz jego miecz. Chodzi ci o tego Obdartusa, który wymienił swoją broń na parę pochodni i kawałków mięsa? Tak, o niego. Wciąż mam ten miecz. Ile za niego chcesz? Cóż, dla ciebie... 50 tylko. 50 sztuk złota. A pokaż mi ten miecz. Co do tego złodzieja? Czekaj, co z tym złodziejem było? Aha! Tamten, co do tego no, tak. Złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Teraz każdy ma takie rzeczy. Wciąż nad tym pracuję, uciekł mi. Aha, no tak. Ale oddał nam pieniądze przecież. Aha, bo nie złapaliśmy go. Pozwoliliśmy mu uciec. Uciekł mi. Uciekł mi. A co z moim złotem? Uciekło wraz z nim? Aha, i teraz mogę. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Mogę 50 sztuk złota, daj mi teraz miecz Arika, muszę. No dobra, weźmiemy ten miecz. Oto 50 sztuk złota, daj mi teraz miecz Arika. Proszę, to był dobry interes. Niech będzie, że muszę oddalić. Ma to twoje 50. Wiecie co, zapiszemy grę? Co z moimi pieniędzmi? Czekaj, zapiszemy grę i zobaczymy, ile on nam da za to. Miecz Arika, no to słaby. Czekajcie, zapiszemy grę na szybkości. Jora. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradłem. Zaraz, to doświadczenia. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od Lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Ej, no pary u was straszne. Co wolimy, 100 doświadczenia czy 50 sztuk złota? Nie potrafię niczego wytrzymać. No dobra, niech będzie, że doświadczenia, ale paruwa. Nic nam nie dał ani ten. Teraz Uris to nie ma broni. Ta laska ma broń jeszcze. Pokaż mi swoje towary. Nie potrafię niczego. Co za mocne.
przecież okrąg. No dobra, na razie wygrywa tamten miecz. A to jeszcze premia jest. Tamten miecz co 50 ataku ma. Nie, 40, 40 chyba. 40, potrzeba 25 siły. Czekaj, kto to był? Ja. Czego jeszcze? Aha, dobra, to ten. Kanter. Co do tej Sary? Nie masz czegoś do zrobienia? A no tak, mieliśmy najpierw coś tam najpierw podrzuć list Sarze, a potem idź do André i ją oskarż. Zrób to i nie próbuj mnie oszukać, bo pożałujesz. Zapomniałem o tym zadaniu. Idziemy do niej. Zasadne, tak? Sara, tak. Pokaż mi swoje towary. I co tam mamy jej wsadzić? Znaczy, bez skojarzeń. List Kantara do Sary. Dobra. Coś od niego chcemy? Muszę iść. Idziemy do Lorda André. Lord André jest tutaj na górze. Ale ja zapomniałem o tym zadaniu w ogóle kompletnie. Aha, to on nas mógł uczyć w sumie. A dopiero broń kupimy. Mówisz więc, że Lord André przyjął cię na służbę. Mam nadzieję, że będziesz tu przychodził i trenował regularnie. Ruga będzie twoim nauczycielem kusznictwa. Natomiast Mortis pokaże ci, jak zwiększyć siłę. Jednak najważniejszym aspektem treningu jest porządne nauczenie się machania mieczem. Jeszcze będzie z ciebie niezły wojownik. Masz moje słowo. Ale ma głosik gościu. No właśnie, zobaczymy. Opowiedz mi proszę o różnicach między bronią jednoręczną i dwuręczną. To proste. Używając broni jednoręcznej jesteś szybszy. To zaś może stanowić o twojej przewadze w walce. Też jestem za jednoręczną. Broń dwuręczna chyba spowalnia twoje ruchy i dlatego należy używać jej bardzo rozważnie. Jednak przy trafieniu zadaje znacznie większe obrażenia. A chyba jestem za jednoręczną. Od czego powinienem zacząć? Od broni jedno czy dwuręcznych? To już zależy od ciebie. Jeśli specjalizujesz się w jednym rodzaju broni, drugiego uczysz się automatycznie w tym samym czasie. Na przykład, jeśli świetnie walczysz mieczem jednoręcznym, zaś jeśli chodzi o dwuręczny, dopiero zaczynasz naukę, wtedy twoja umiejętność walki mieczem dwuręcznym będzie zwiększała się za każdym razem, gdy użyjesz miecza jednoręcznego. W takim przypadku trening jest bardziej wyczerpujący. Tylko zacznij, a wkrótce przekonasz się, co miałem na myśli. No dobra. Zacznijmy trening. Zacznijmy co trening tam będzie? Aha, jednoręczna, dwuręczna, dobra. Pierw broń i potem będziemy się zastanawiać. Jeden z moich ludzi mówił, że bandyci rozprowadzają listy gończe z twoim portretem. Mówił też, że początkowo temu zaprzeczałeś, więc o co tu chodzi? Nie wiem, dlaczego ci ludzie mnie szukają. Dla twojego dobra mam nadzieję, że mówisz prawdę. Nie mogę tolerować w straży kogoś, kto ma coś na sumieniu. Przypał. Większość bandytów to dawni więźniowie z kolonii górniczej. Mam nadzieję, że nie zadawałeś się z tymi bandziorami. Był tu kupiec Kantar. Mówił, że jesteś zbiegiem z kolonii górniczej. Nie wiem, czy to prawda. I wolę nie pytać. Ale sam powinieneś wyjaśnić tę sprawę. To nieźle. Co do tej paczki? Co z paczką było? Już nie pamiętam, ja pierdzielę. Co do tej paczki? Znalazłeś ją? Jeszcze nie. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Ej, zaraz, a co z tą, że Sara ma list? Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Kontynuuj swoje zadanie. Co robicie w mieście? Tak, teraz, jak ja skoro należysz do Straży Miejskiej, jesteś też podwładnym paladynów. A zatem mogę wtajemniczyć cię w pewne sprawy. Król Robar wyznaczył nam zadanie. Po zniszczeniu bariery zmniejszyły się dostawy rudy. Dlatego sprowadzamy ją na kontynent. Z rudy żelaza wykujemy nową broń i odeprzemy orków. No okej. Zaraz, o co chodziło z paczką?
Paczuszka. Aha, z zielem, okej. No dobra, ale z tą Sarą przecież powinna być opcja, że chcę odebrać nagrodę za przestępcę. I nie ma nic tu. Kurde, coś mi tu śmierdzi. Wróćmy jeszcze tam, na to targowisko. Może trzeba z nią porozmawiać. Czy coś takiego. No zobaczymy zaraz, dziwna tak, sprawa. Myślałem, że u niego będzie opcja, że Sara ma coś tam, coś tam. On już tu stoi. Aha! O, to znowu ty. Chyba cię ostrzegałem. Byłoby lepiej, gdybyś zrobił to, no przecież co ci kazałem. Wśród kupców chodzą słuchy, że jesteś skazańcem. Przykra sprawa. Teraz na targu nie kupisz już nawet bochenka chleba. Mógłbym oczywiście rozwiązać twoje problemy za, powiedzmy, 500 sztuk złota. Co? Nie wierzę w to. No przecież dałem jej list. Coś tu powalone jest. Czyli że co, teraz nie kupię broni od niego? Uciekaj stąd, skazańcu! Kantar powiedział mi, jaki z ciebie drań! Ej, no da fuk! Przecież kurde... Kiedy zapisywałem grę ostatnio? Niedawno, tutaj. No ale zaraz, daliśmy list. Nie, spróbujemy jeszcze raz chyba, nie? Bo ja pierdzielę, przypał. Chodźcie, zrobimy jeszcze raz na szybkości. Ja zapomniałem w ogóle o tym queście od niego. Na lesie dałem list. Aha, tutaj dawaliśmy mu broń wtedy. No dobra, masz tą broń. Hej, ty! Oto. Naprawdę, sama widziałam. To może kupimy teraz tą broń u niego w razie co? Nie, no dobra, jest Sara. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. I pracuję niemal przez cały dzień. A będzie jeszcze gorzej. Gdzie to jest? No zaraz, czemu tak robi się brzydko? Dobra, list Kantara do Sary. Dajemy jej. Niczego, że w już nie było. Porozmawiajmy może od razu z tym gościem. Że jej daliśmy to może. Nie masz czegoś do zrobienia? Najpierw podrzuć list Sarze. A potem zrób to i nie prób... No kurde... Jeśli pójdziemy tam, to się okaże, że za późno będziemy mieli przypał. Siedzisz tam jeszcze? Siedzi. Nie, z tamtej strony się nie da wejść. Trzeba od razu do niego biec, żeby z tym nie gadać jakoś. Zostaw, zostaw. Mój. Kurde, no i gada. Jeden z moich ludzi mówił, że bandyci mówił też, że początkowo temu... Więc... O, nie wiem, dla twojego dobra mam... Nie mogę tolerować... Większość bandytów to Dawid. Mam nadzieję, że nie... Był tu kupiec Kantar. Kurde. Mówił, że jesteś... Nie wiem. I dupa. Czyli, że za późno to zrobiliśmy. Ja pierdzielę. No dobra, to musimy wczytać grę. Ale jajca. Ejajaj. Czyli, że musimy teraz kupić grę, no bo potem już nie damy rady, tak? Więc, masz tutaj to. Spadaj teraz. Jeszcze od Sary można kupić. Dobra. Jaką chcemy broń? Pokaż mi swoje... Kostur sędziego, dwuręczna. Wilczy kieł całkiem spoko wygląda. 45 i 22 do siły. 550. Równo nas stać, patrzcie. Nie wiem, czy nie weźmiemy tego. 45-22. 45-22, a Sara ma... Jednoręczne jeszcze, to trzeba dodać. Pokaż. Dobra. Co ty tu masz, kochaniutka? To samo, za taką samą cenę. Nie wiem. Jeszcze coś takiego jest, ale to już mniejszy damage, to nie. Przyszłam żyć w niedobrych czasach. Krótki miecz. A że mamy... Nie, my mamy coś takiego. To byśmy się bardzo dużo musieli w siłę wpierdzielać. To co, bierzemy wilczy kieł?
Ale poszło kasy. Ja pierdzielę. Zawsze zajmować się wszystkim i wszystkim. Wierzę w to. Dobra, to możemy już to i to sprzedać. Teraz każdy już o tym mówi. Ale Rika broń zostawiamy. Pokaż mi. I tak, sprzedajemy jej szeroki miecz, wilk na... Znaczy nóż na wilki? Wilk na noże. I miecza relika zostawiamy, to też. No dobra. No i dobra, zostaliśmy bez broni, ale zaraz się nauczymy, znaczy nauczymy. Zaraz będziemy mieli więcej siły. No i dupa trochę z tym gościem. Później porozmawiamy z tym gościem, żeby już było z głowy. Aby do niego w ogóle nie iść na razie, to byśmy mieli non stop dostęp do sklepów. O, to lepszy pomysł. Tak zrobimy za tym. Gorzej będzie. No dobra, jeszcze nie zapisaliśmy grę. Jak tego Peka znajdziemy i on da nam broń za darmo. A my kupiliśmy już za 550, tak? No ale dobra, może... Uragon... No nie mam pojęcia, gdzie ten gościu może być. Mi się wydaje, że to był ten gościu sprzed bramy i on umarł. I nie dostaniemy broni. A to pewnie jakieś szajstwo byśmy dostali. A jeśli nie, to musimy mieć takie myśli. Aha, bo on ma tylko stal. Dobra, to nie chcemy nic. Dobra. Idziemy tam do tego ziomeczka Alrika, oddać mu miecz. Może coś dostaniemy za to. Tędy chyba można iść. Ktoś musi pracować. To było oczywiste. A tam, to tylko gadanie. Zaraz, gdzie to było? Tu i na lewo. Jeszcze gorzej. Mam twój miecz. A, to znacznie lepsze niż wymachiwanie starym kijem. No dobra, czyli że za 50 zł dostaliśmy w sumie 200 doświadczenia. Wyszkol mnie. Co wiesz o wojnie z orkami? Co wiesz o wojnie z orkami? Może nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty, które król tłumi bez litości. Ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Ale przed walką, to może pójdziemy po siłę. Znaczy nauczyć się siły. Nauczyć. Co się mówi? Siły to się... Trzeba wypracować siłę. Więc wypracujemy siłę, założymy mieczanga. Garwel? Co tu robisz? Buduję statek. I chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Nie idziemy. Dobra, idziemy do ziomeczka. Jack? Nie, do Jacka. Do Laresa, znaczy nie Lestera. Ucz mnie. Ucz. 5 siły. Plus 1 siły. Dobrze, twoja siła wzrasta. Czy już nam starczy, żeby założyć miecz? Tak, mamy miecz. Ale zostało nam jeszcze 19 punktów, więc możemy nauczyć się walki jednoręcz. Bronią jednoręczną, o. Już mi się język plączy. Ucz mnie. Możemy się jeszcze nauczyć jakiejś zręczności, żeby lepiej się posługiwać łukiem na przykład. Ale mi się wydaje, że będziemy się uczyć dopiero wtedy, kiedy będziemy potrzebowali na przykład tam, nie wiem, 15 do siły, czegoś takiego. Dobra, pójdźmy, nauczymy się walczyć. Naprawdę nie mój problem. I wrócimy do tamtego ziomka spytać się, czy chce walczyć. Albo pierwszy się spytamy, czy chce walczyć, bo jeśli nie, to nie będziemy musieli się już cofać. O. Tak będzie lepiej. O właśnie, tu jest ta babeczka, która uciekła. Lucy. Ale nie ma tutaj żadnej opcji. No dobra, niech sobie siedzi. Okej, zapiszmy grę. W sumie to możemy spróbować bez nauki, go zlać. Chcę z tobą walczyć.
Masz 50 sztuk złota? O kurde, nie mam. Ty nie mam przecież wszystko na miecz poszło. No to je przynieś! Nie dobrze mówię, czy źle mówię? Nie, mamy 60. Nie wiem skąd. Chcę z tobą walczyć. Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota? Panie, nie da się teraz. O, dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika! Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Jedziemy. No chodź. No to zobaczymy, na co cię stać. O kurde, jaki... Szybcior. Znowu te kurde lechy się włączyły. Jedziemy. Dawaj go, dawaj, dawaj. Jakiś twardszy, ja pierdzielę. Dobra, wczytujemy grę. A jakiś twardszy teraz. Bo niemożliwe, że miecz ma mniej damage'u. Daliśmy mu miecz i kurde, gościu chyba się wczuł. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Albo dobra, chodźmy, nauczymy się walczyć tym mieczem. I może wtedy nam pójdzie lepiej. Bo trzeba go zbić, no bo co? 50 sztuk złota zawsze do przodu będziemy. A do tego Lorda André pójdziemy wtedy, kiedy będziemy musieli iść. Tylko dlatego, żeby nam te stragany się nie zamknęły, tak? Głupę, że z tym listem trochę zwaliłem, bo tak mogłem jej dać list tej Sarze, pójść do André, dostać kasę i doświadczenie za to, że złapałem tam szpiega. Ale gniew Beliara był tak wielki, że mimo tego bym miał poparcie i by wszystko na plus wyszło, no ale cóż. Life is life. Idziemy na górę. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Zuris. No i ten będzie siedział tu. Przecież okropny. Wybierz sobie. Może, kurde, jeszcze nie sprawdzaliśmy u niego, co ma. Ja pierdzielę, lepszy nie, miecz. Ale droższy. Nikomu tego nie powtarzaj. No dobra, jeszcze nie jeden kupimy. Muszę iść. 750, my mieliśmy 550, więc i tak by nam nie starczyło, więc możemy uznać to za dobrą opcję, żeśmy kupili. Dobra, ziomeczku, masz questa. Mówisz więc, że mam nadzieję, że... A to już gadaliśmy z nim, nie? Tak. Zacznijmy trening. Zacznijmy trening. Broń jednoręczna plus 5. Plus 5. I jeszcze plus 5. Już chyba nie mamy plus 5. Wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. Teraz możemy się po jednym uczyć. Ale wiecie co, zostawimy to. Zostawimy sobie parę punktów w razie gdybyśmy potrzebowali po prostu. Tak, 4 punkty nam zostały. Siła 22, zręczność 11. Punkty trafień, czyli że HP 76. Ochrona 40 przed bronią, 40 przed pociskami. Broń jednoręczna 25%. Także już jest moc. No i okej. No i zapiszmy sobie grę. Pójdziemy potem zbić tego gościa, żeby hajsiwo odebrać. No i trzeba będzie w końcu wyruszyć do Onara. A to dopiero w następnym odcinku. Na ten odcinek to już wszystko. Widzimy się w następnym. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę, do komentarza. Napiszcie, gdzie ten pek jest. Czy on umarł wtedy? Czy może gdzieś się tu kryje, bo to ważne info. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczyska, hej, cześć.